Oj, uwaga! Op. Op. Pocztą Polską uderzyłem w rama. Serio. Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku. Słuchajcie, drodzy widzowie, będziemy dzisiaj testować ciężarówki. No i mamy już Hot Wheels Scania. Mamy też tu Pocztę Polską. No i mamy... No nie mam już, to znaczy mam, ale mam takie małe. One raczej mocne nie będą. I chciałem przetestować blokady. No dobra, przetestujemy. Mamy policję z Hot Wheels. Mamy Scanię. Mamy Pocztę Polską. I o, może dodajmy jeszcze kolejną policję z tego, jak to no. Bramki. Bramki będą najważniejsze. Uwaga. Zobaczymy, czy dadzą radę. Okej. Okay. Scania, to znaczy Poczta Polska, no poleciała w bok. Ale za to Scania. No Poczta Polska jakby w to uderzyła, by tak poleciała, nie? Więc ona się tak już rozbiła. A Scania by tak leciała driftem, nie? A tą policję by tak wywaliło, nie? I ona by tak, ta Scania poleciała. Ta by pojechała i tą Scanię by goniła, no ale to nie jest o pościgach policyjnych. Testuję też to, bo tu mamy właśnie coś takiego, że tu można na przykład auto scholować. Up. Really? No dobra, mam plan. Robimy coś, nie. Czy on tu się zmieści? Może nie. Takie mniejsze auto by się zmieściło. No, a cóż, dobra. Czy Scania przewróci się o ten pachołek? Nie. Pewnie się dziwicie, dlaczego testuję, czy przejadą przez pachołek, bo mam takie auta właśnie, które wjechały w pachołki, się przewróciły, no. No, ciężarówki raczej dadzą radę. No słuchajcie, to były tylko takie krótkie testy. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja was żegnam. No i oczywiście pa pa. Wiu, wiu. Jesteście zaaresztowani. Dwóch pijaków się we siebie uderzyło. A więc pa pa.